Cześć, tu Roman. Witam w poniedziałek. W poprzednim odcinku opowiedziałem wam trochę o tym, czym są package managery i dlaczego wywołały swego rodzaju rewolucję, ale zatrzymaliśmy się na tym, że w przeciwieństwie do środowiska Node.js, frontendowcy nie mogli tak po prostu importować modułów bezpośrednio do plików JS, w których pracowali, ponieważ ostatecznie ich kod i tak był odpalany w przeglądarce, gdzie dostępu do systemu plików nie ma. Więc te wszystkie importy można było rozbić o kant dupy. Do... I tu do akcji wkraczają module bundlery. A co to takiego? Odpalamy timer. O co chodzi z tymi importami? Dla kogoś, kto jeszcze się z tym nie spotkał, wyjaśnię, że odbywa się to za pośrednictwem słów takich jak require albo w nowszych wersjach import i dzięki tym słowom kluczom importujemy potrzebne moduły lub po prostu ogólnie zasoby do naszego pliku. Załóżmy, że pracujemy nad fragmentem kodu, w którym obsługujemy jakieś zapytania związane z backendem i do tego potrzebujemy jakiejś paczki, która ułatwi nam y, obsługiwanie protokołu http. Mowa tutaj o paczce, która się nazywa Axios i chcemy ją zaimportować do naszego pliku. I w takim wypadku robimy po prostu import Axios albo require Axios i nasza paczka już jest gotowa do działania, możemy używać jej w naszym pliku js. Kiedyś było tak, że musielibyśmy to zamknąć w taki script, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku i wtedy on by był dostępny jako taka globalna zmienna. Natomiast tutaj ona jest dostępna tylko w tym jednym pliku i to jest właśnie super. Tak więc kiedy już skorzystamy z naszego importu, to w środowisku Node.js nie byłoby żadnego problemu, mając dostęp do systemu plików Node odszukałby te pliki, które importujemy, a na Następnie dynamicznie zaimportował w momencie, kiedy ich potrzebuje. Natomiast na froncie nie ma tak łatwo: przeglądarka nie ma dostępu do tego systemu plików, i wszystko musi mieć gotowe od razu. Nie może być tak, że coś tam sobie doładuje z jakiegoś innego pliku kiedyś tam. I dynamiczne ładowanie plików w się na froncie, zastąpione tak zwanymi bundlami, czyli wcześniej spreparowanymi przez module Bundler plikami, które zawierają wszystkie niezbędne narzędzia. Potrzebne do wykonania danego kodu. A technicznie odbywa się to tak, że module Bundler rozpoznaje wszystkie importy albo Require w naszym kodzie, a następnie zastępuje te linijki faktyczną zawartością kodu importowanych plików. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że te linijki związane z importami na frontendzie są tylko placeholderami na właściwą zawartość plików, które importujemy, bo przecież łatwiej jest przeczytać jedną linijkę kodu importującą jakąś paczkę niż 10 tysięcy linijek danej paczki i później się domyślać, co to właściwie jest za narzędzie, dlaczego to jest akurat w tym miejscu. I tym właśnie zajmuje się module bundler, czyli przygotowywanie Kodu JavaScript w taki sposób, aby mógł być odpalony w przeglądarce bez żadnych problemów. Czyli żeby nie zabrakło tam żadnych rzeczy, których kod w danym momencie będzie potrzebował. I takimi najpopularniejszymi module bundlerami, które znamy, to jest Browserify, Webpack, Rollup, a od niedawna także Parcel. Oprócz wspomnianych funkcji module bundlerów, warto też wspomnieć o tym, że wraz z nimi. Dostajemy szereg narzędzi, które na maksa dobrze wpływają na nasz projekt, i do takich rzeczy można zaliczyć na przykład tree shaking, który polega na tym, że otrząsamy kod z tych martwych fragmentów, których nie używamy. Na przykład, jeśli importujemy jakąś dużą bibliotekę, ale korzystamy tylko z jednej funkcji, to wyłącznie ta jedna funkcja zostanie zaimportowana, a całą resztę nasz bundler po prostu wywali, co jest super fajne. Do tego mamy jeszcze code splitting, czyli Taki sposób dzielenia naszych plików JavaScript, aby były one doładowywane w momencie, kiedy naprawdę tego potrzebujemy, a nie w taki sposób, że naraz musimy pobrać całą ogromną aplikację w jednym pliku JS. A jeśli już mówimy o code splittingu, to warto też dodać, czym jest lazy loading, bo to właśnie on odpowiada za to, że aplikacja wie kiedy doładować dany plik javascript, żeby to po prostu miało ręce i nogi, żeby nic się nie wypieprzyło i żeby aplikacja dostawała w tym momencie te zasoby, których właśnie potrzebuje. Oprócz tego mamy też naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych narzędzi, a dodatkowo jeszcze webpack na przykład oferuje webpack development server, który pozwala nam na budowanie aplikacji w czasie rzeczywistym, kiedy my piszemy kod, to widzimy jak on się odświeża w przeglądarce, co bardzo ułatwia Tworzenie aplikacji. Jak widzicie, module Bundlery to są ogromne i potężne narzędzia, których opanowanie pozwala na lepsze zrozumienie tego, jak powstają projekty frontendowe. I zapewniam Was, że jeśli dobrze ogarniecie to, jak działają module Bundlery, to dużo łatwiej będzie Wam wejść w ten świat komercyjnych frontendowych projektów. Niestety jest tak, że często dokumentacja o pewnych rzeczach mówi bardzo skromnie i nie jest zbyt łatwo znaleźć jakieś przykłady w necie, jak można rozwiązać pewne problemy, dlatego nie jest to najprostsza rzecz na frontendzie, którą można można zrobić, ale przychodzi wszystko z czasem i z doświadczeniem, więc jeśli parę razy Wam się coś wypieprzy, to w końcu Wam się uda. I to tyle, jeśli chodzi o module bundlery, a w następnym odcinku będziemy kontynuować naszą serię o współczesnych narzędziach frontendowców i opowiem Wam o kolejnym świetnym narzędziu, którym jest transpiler, na przykład Babel. A czym to właściwie jest? O co w tym chodzi? Czy to chodzi o te wieże z Biblii? Chyba nie. To Wam powiem za tydzień, co to jest Babel. Do zobaczenia!